Słuchajcie, po ostatnim nabożeństwie, kiedy nasi pastorzy uwalniali tyle słów i modlili się o pastorów, o proroków tych publicznych i niepublicznych, Duch Święty mnie tak poruszył, ponieważ też miewam i wizje, i sny, którymi dzielę się gdzieś w okręgu ludzi, z którymi mam najbliższy kontakt, albo gdzieś tam zapisuję sobie w zeszycik. Gdzieś postanowiłam wziąć taki przełom, krok wiary i chciałam się z wami podzielić pewną... Wierzę, że to była prorocza wizja. Ja oczywiście wtedy, bo to był jakiś taki niedługi... jakiś czas temu, niedługi. Ja oczywiście tego nie zaczynałam dla siebie, podzieliłam się z tą osobą, której dotyczy ta wizja. A dziś chciałam się z wami podzielić. Mam bardzo w sercu położoną służbę naszych wszystkich pastorów, o których praktycznie codziennie się modlę. No i któregoś razu, kiedy rano się modliłam, wstąpił na mnie takie silne namaszczenie. Zamknęłam oczy i zobaczyłam Agatę nad brzegiem morza, trzymającą w ręku laskę i za nią tłum ludzi. To był dla mnie taki biblijny obraz. I mówię, Boże, jak Mojżesz. I Bóg mi powiedział, że on jak Mojżesz przeprowadzi lud przed morze. Że nawet Morze Czerwone nie będzie i straszne. Zobaczyłam też takie zbliżenie jej dłoni. Wiedziałam, że przeszła długą drogę, była zmęczona, trzymającą tą laskę. Ta laska była bardzo duża, dużo większa od niej. I usłyszałam głos, że to dłoń matki, która wychowała wiele i wychowa wiele dzieci. To wszystko. Amen.